Niedziczanin Krystian Augustyniak na początku września brał udział w Mistrzostwach Europy Juniorów i Juniorek do lat 15 i 17 w podnoszeniu ciężarów. Zawody odbyły się w Kłajpedzie na Litwie. Krystian Augustyniak swój start miał w ostatnim dniu turnieju. Ciężarowiec reprezentujący Niedzice poprawił swój rekord życiowy w dwuboju. Sportowiec z wynikiem 301 kg zajął 6. miejsce w Europie. Jak zawsze pozostaje jakiś niedosyt poczucie, że mogłoby być lepiej, chociaż 6. miejsce w Europie, myślę, że dla takiego zawodnika jak Krystian jest miejscem satysfakcjonującym. Aczkolwiek, gdyby udało mu się ostatnie podejście podrzutu, miałby brązowy medal w podrzucie, także niedosyt pozostaje. Podczas zawodów Niedziczanin wyrwał 130 kg i podrzucił 171. W ostatnim podejściu Augustyniak próbował zaatakować ciężar 177 kg. Niestety podejście się nie udało. 6. miejsce w Europie to duży sukces, ale nie jedyny, jaki udało się osiągnąć w tym roku. Był to rok, cały rok pracy, nie poświęcony tylko i wyłącznie przygotowaniom do Mistrzostw Europy, gdyż po drodze miał jeszcze i Mistrzostwa Świata w Taszkencie, o których był 10. Również w lipcu startował na Olimpiadzie Młodzieży Ogólnopolskiej, gdzie zdobył złoty medal, więc Mistrzostwa Europy były jak gdyby konsekwencją tych przygotowań całorocznych. Na co dzień Niedziczanin trenuje w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Ciechanowie. Talent Krystiana Augustyniaka będzie można podziwiać podczas 5. Grand Prix o Puchar Burmistrza Niedzicy. Zawody odbędą się już w październiku.